Program z klimatem i z pasją rozpoczynamy w niezwykle klimatycznym miejscu, które z pewnością nie ma w Polsce swojego odpowiednika, a znajduje się w niewielkiej śląskiej wsi Radzionkowie w powiecie tarnogórskim. Piotr Mankiewicz, wyjątkowy pasjonat kolekcjonerstwa, stworzył tu Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek. W jego przypadku wszystko zaczęło się od niewinnego zbieractwa i kupowania eksponatów na targach staroci w Polsce i poza granicami kraju. To są oryginalne francuskie buty. Nazywają się jak? Saboty. Saboty. Jaki wyraz międzynarodowy pochodzi od tych butów? Sabotaż. Pięknie, sabotaż. Jak wprowadzali maszyny, zwalniali z pracy ludzi. Ludzie wtedy ściągali swoje buty i wrzucali na te maszyny. Psuli te maszyny. Od tego jest wyraz sabotaż. To są... Czy to są wrotki? Nie, to są rolki. O, współczesne rolki. Tak. Czy dawne rolki? Dawne rolki. A to co jest? Wrotki. O, pięknie. Pięknie. To są wrotki, to są łyżwy. To co jest? Naziółka. Dla kogo? Dla dziecka. Ach. Tak? Nie. No pytaliście się, czy mamy to. Dla wąsatych. Żeby mu... To jest kubek dla wąsatych. Tak. No niesamowite. Żeby mu wąsa nie wchodzi do tego. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. W muzeum nie ma zakazów nie dotykać, a przedmioty nie posiadają opisujących ich tabliczek. Zwiedzający sami odgadują, do czego służyły w przeszłości, a czasami naprawdę niełatwo zgadnąć. Zobaczyłam takie interesujące urządzenia, ale zupełnie nie wiem, do czego one służą. To nie tylko pani nie wie. Nie wiem. Ja jak to kupowałem, też nie wiedziałem. A to jest francuski odkurzacz. Tu był podłączony wężyk, jeden chodził, a drugi ruszał tymi dwoma workami. A to urządzenie? No suszarka do włosów. Nie wierzę. No jak to nie wierzę? No basena też to tak jest. Tak? Proszę Państwa, co za przeżycie. W jednym miejscu można obejrzeć kilka tysięcy eksponatów. Jakie piękne pomieszczenie klimatyczne. To jest cukiernia. To jest właśnie cukiernia. U piekarza to stało. Piękna kasa. Może pani potem pokręcić. O, 78. To są szałamaje. Jedyna orkiestra w Polsce była na mojej kopalni, na kopalni Rozbach, która grała na tych szałamajach. Dlatego właśnie z takim sercem podszedłem do tego, szukałem tych instrumentów, no przynajmniej znalazłem. Pokażę wam, jak działa. Urządzenie, które wymyślił sam Edison, twórca naszego światła, wymyślił takie urządzenie. A to jest poligraf, który tylko odtwarza melodię, nie? A co tutaj na ziemi? Co to jest? Spluwaczka. A tutaj rzeczywiście można się przenieść jak wehikułem czasu w inną rzeczywistość. Inny świat. W inny świat. Inny świat, a, ale właśnie najwięcej radości mają ludzie, którzy byli w tym świecie i widzą to już, jak to zaginęło. A na czym się pan tutaj opiera? Bo kojarzy mi się oczywiście z praniem, ale czyżby to była pralka? Pralka wahadłowa. Pranie się gotowało, potem się przerzucało do tamtego. Mhm. I stamtąd później do tego ewentualnie tym w środku ruch wody powodował pranie. Naprawdę, zaczynam doceniać tego, który wynalazł współczesną pralkę. A tu mamy pralkę. Warszawską pralkę. W życiu jeszcze nikt nie był, kto coś takiego widział. Pierze szybko, bez wysiłku. Bez wysiłku i z Warszawy pralka. No, no proszę. A wygląda jak nowa, jak ze sklepu po prostu. A intryguje mnie, co to jest? Ciekawe. Wszystkie intryguje, bo nikt nie wie, co to jest. A tak pięknie zrobione. To jest... Hegel się nazywało i robił się lewatywy tym.
Niesamowite. No to był wężyk. To może już nie wyciągaj tych rzeczy. A tutaj powiem szczerze, że widziałam już wiele starych żelazek z duszą, ale co to jest za ustrojstwo? No to jest żelazko, tylko na je... Ale to? Co ogrzewa właśnie. To jest żelazko na bryna. Czyli? Spirytus. Spirytus. Spirytus się wywało i się pracował zapalało. Rany. No i mamy 5 żelazek i naprawdę przychodzą ludzie. Ale... To jest najtrudniej do zgadnięcia. Ale ile to waży? No musi ważyć żelazko, żeby pracowało dobrze. Ile kobiety miały wtedy siły, naprawdę. Tak jest. No niech pan zdradzi, co to jest? Żelazko na gaz, normalnie na gaz. Ale jeszcze powiem szczerze, że mój wzrok przyciąga to, co jest tam w rogu. Co to jest za hełmofon? To jest suszarka do włosów. Głowy się wkładały do tego i się suszyło. Normalna rzecz. Co niezwykłe, okazało się, że założyciel muzeum stał się nieświadomym kontynuatorem działalności swojej rodziny na rzecz śląskich pamiątek. Co ciekawego dowiedzieliśmy się, że to jest moja mama, z domu jest wolny, a pierwszym marszałkiem na województwie śląskim był wolny. I okazało się, że jesteśmy z tej gałęzi aż taki ważny. Pierwszy marszałek Sejmu, a druga rzecz, niedawno żeśmy znaleźli gazety i tam było opisane, że najwięcej eksponatów do nowo powstałego Muzeum Etnograficznego przekazała rodzina Wolnych. No zwykli gospodarzy i po prostu się wszystko przeleciało, że taki zwykły człowiek, oni najwięcej zrobił sam muzeum. Czyli ma pan coś w genach. Tak. Wszyscy mówią, to nieprawdopodobnie. To nie jest przypadek. Chyba nie. Muzeum szkoły zadziwia, szczególnie pokolenie tabletów i komórek. Trudno uwierzyć, jak kiedyś wyglądały piórniki, ławki szkolne czy mundurki. Chyba tak dawniej nauczyciel wzywał na lekcje. No tak. I wchodzi do szkoły, do szkoły i w środku się uczyło. I to są początki właśnie. Kałamarz, pióro. Tak jest. O, a tutaj odważnik. To jest odważnik. I pióro. Piękny kałamarz. Na pewno wiele wypłakanych łez przy tym kałamarzu. Tak. Potem były... Stalówki. Stalówka. Pióro ze stalówką. I potem przyszły... To jest rysiek i się pisało o mocniej. Tak jest. Do tabliczki była przymocowana gąbka i szmatka na sucho. A to jest mundur szkolny. A co tu jest z tyłu? A co z tyłu jest? Coś zaskakującego. O proszę. Klapa. Ubrania były bardzo praktyczne. Praktyczne, tak. Bo ubikacje były na dworze. Wśród najmłodszych wiele emocji wzbudza Muzeum Chleba, które jest porównywane jedynie z podobnymi placówkami w Niemczech, Szwajcarii i Francji, ale o nim w innym odcinku z klimatem i z pasją. Ruszamy w dalszą drogę, szlakiem smaków, który z pewnością wjedzie przez jeden z najbogatszych etnograficznie regionów Polski. Śląsk kojarzy nam się między innymi z zespołem pieśni i tańca Śląsk, z bogactwem strojów, ciekawymi obrzędami i z odmienną gwarą. To z pewnością także smaczna, charakterystyczna kuchnia, bogata w dania z ziemniaków i z mięsem w roli głównej. To właśnie tu wciąż wytwarzane są krupnioki śląskie z unijnym certyfikatem. Unia Europejska wyróżniła je chronionym oznaczeniem geograficznym. Produkt znalazł się więc w zaszczytnym rejestrze produktów chronionych w krajach wspólnoty. Prawnie chroniona jest jego nazwa i technologia tworzenia. Trafiamy do jednego z zakładów, gdzie jest produkowany. Mówi się, że to właśnie górnicy rozpromowali krupniok śląski, bo podkreślali, że górnik musi dobrze zjeść, żeby potem móc ciężko pracować. Tak, to prawda. Jak wszyscy wiemy, tradycja krupnioka śląskiego jest na stałe związana z tradycyjną kuchnią śląską i już można wyczytać czy znaleźć pewne historie związane z krupniokiem śląskim.
nawet w jakichś zapisach historycznych pochodzących z XVIII wieku. Tradycyjna kuchnia śląska związana jest z krupniokiem, który był bardzo chętnie i w dalszym ciągu jest bardzo chętnie spożywany przez górników, którzy wracali z szychty i potrzebowali zjeść coś konkretnego, treściwego, coś pożywnego. Czym się charakteryzuje krupniok śląski? Krupniok śląski charakteryzuje się przede wszystkim wyjątkową smakowitością. Jest to związane z charakterystyczną i bardzo typową recepturą i specyfikacją tego produktu, wytwarzaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie przez tradycyjne górnicze rodziny. Charakterystyczny smak krupnioka związany jest przede wszystkim ze sposobem jego wytwarzania, z użyciem odpowiednich charakterystycznych składników mięsa, podrobów oraz przypraw. Typowymi przyprawami, które używamy do krupnioka śląskiego jest sól, pieprz, ziele angielskie oraz cebula. I wszystkie te składniki użyte w odpowiednich proporcjach tworzą niepowtarzalny smak i aromat. Pierwsze wzmianki o krupniokach śląskich pojawiają się w literaturze i badaniach etnograficznych już w XVIII wieku. Największe ich upowszechnienie przypada jednak na lata 30. XX wieku. Wówczas na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku krupnioki zaczęły występować już nie tylko w jadłospisach weselnych, ale również codziennych. Śląski gwarowy wyraz krupniok pochodzi od wyrazu krupa, czyli kasza jęczmienna perłowa. Kasza produkowana z ziarn zbóż. Oznacza wyrób wędliniarski z kaszy i krwi oraz podrobów. Ważnym elementem składu krupnioka śląskiego jest kasza. I w zależności od rejonu możemy użyć kaszy gryczanej lub kaszy jęczmiennej. Ważnym tutaj zadaniem, czy ważnym jakby elementem jest to, że tą kaszę gotujemy w wywarze, w rosole, w którym gotowały się składniki mięsne. I właśnie ten wywar, w którym gotujemy kaszę, nadaje charakterystyczny skład krupnioka śląskiego, nadaje też odpowiednią strukturę krupnioka oraz taką kleistość i niepowtarzalny smak. Dawniej tradycyjnie parzono krupnioki w kotłach, w gorącej wodzie, czy po prostu w garnkach, w warunkach domowych. Natomiast obecnie idziemy w bardziej nowoczesność, można powiedzieć też automatykę procesu i proces parzenia odbywa się w komorach parzelniczych. Po tym możemy już prosto z kosza produkt próbować, smakować i oczywiście delektować się niepowtarzalnym smakiem. To, że posiada na opakowaniu czy na etykiecie wyrobu gotowego znak chronione oznaczenie geograficzne, daje klientowi pewność powtarzalnej jakości i pełnego nadzoru nad procesem produkcji, ponieważ uzyskanie takiego znaku wymaga spełnienia wymagań certyfikatu. Producent chcący produkować przykładowo krupniok śląski z tym znakiem musi przejść odpowiednią certyfikację i musi potwierdzić, że produkuje w określonym miejscu zgodnym z wymaganiami certyfikatu i spełnia wszystkie wymagania w każdym etapie procesu produkcyjnego, łącznie z jakością finalną oraz deklaracją na etykiecie. Podstawową różnicą w składzie surowcowym krupnioków śląskich w porównaniu do podobnych produktów jest niższy w nich udział kaszy, wynoszący 15%, podczas gdy w innych wyrobach udział ten kształtuje się na poziomie 20-25%. Surowce krupnioków śląskich aż w 85% są pochodzenia zwierzęcego i jest to najwyższy udział spośród tradycyjnych produktów tej kategorii, co udokumentowane jest w przepisach wewnętrznych Centrali Przemysłu Mięsnego z 1964 roku. Nie opuszczamy szlaku przysmaków i potraw. A by powstały, najpierw żywność musi zostać wyprodukowana przez rolników. Czasy się zmieniają, podobnie jak podejście do produkcji rolnej. Konwencjonalne praktyki rolnicze w ciągu ostatnich lat przyczyniły się w znacznej mierze do degradacji i zanieczyszczenia gleb, wody, powietrza, a także fragmentacji siedlisk naturalnych. System produkcji żywności to także źródło około 1/3 uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych. Odpowiedzią na te wyzwania jest rolnictwo regeneracyjne, czyli zestaw praktyk rolnych, które mogą przyczynić się do odbudowy ekosystemów, zregenerowania gleby i zwiększenia bioróżnorodności.
Odwiedzamy jedno z gospodarstw, które jak widać świeci dobrym przykładem. Inwestycja w odnawialne źródła energii jest tu traktowana jako ważny element rozwoju agrobiznesu i krok ku zielonym zmianom. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji ziemniaków. Od pokoleń w Nowym Dworze w gminie Lubomia na Dolnym Śląsku prowadzi je rodzina Kowalskich. Od zawsze marzył pan, żeby być rolnikiem? Tak, od młodzieńczych lat. Całe moje dzieciństwo spędzałem z tatą na gospodarstwie. Byłem tak ukierunkowany, że od zawsze podobał mi się ten zawód. Już w szkole wiedziałem, że chcę iść na studia rolnicze i takie studia też skończyłem. I teraz po studiach cały czas pracuję na gospodarstwie razem z tatą. I pomaga pan zapewne w podejmowaniu się nowych wyzwań, bo teraz przed rolnikami jest ich naprawdę sporo. Tak, wyzwań jest coraz więcej, każdego roku coraz większe wymagania środowiskowe, ekologiczne. Staramy się jak najwięcej tych rozwiązań wprowadzać w naszym gospodarstwie. Choć gospodarstwo jest niemałe, rolnicy dbają o to, by gospodarować z pasją, miłością do ziemi i w sposób zrównoważony. Jest to oczywiście związane z zieloną rewolucją, jaka czeka rolnictwo, czyli z Europejskim Zielonym Ładem. Rolnicy muszą dbać teraz nie tylko o to, żeby dużo produkować, a produkty były wysokiej jakości, ale także o to, żeby działać prośrodowiskowo. Unia Europejska wprowadza właśnie ten Zielony Ład i nasze gospodarstwo jest audytowane przez firmy zewnętrzne, które wystawiają certyfikaty i gwarantuje to dostosowanie się do tego ładu, doradzają nam, jak to zrobić. Stosujemy szereg rozwiązań, które pomagają nam w tym, takich jak na przykład fotowoltaika, która pomaga nam w byciu bardziej ekologicznym i też z ekonomicznych względów. Mamy zamontowaną fotowoltaikę o mocy 50 kW. To nam daje ogólnie rzecz biorąc zapotrzebowanie w energię w sumie na całym gospodarstwie około 15%. Może to jest niedużo, ale 100% tej energii, które nam produkuje ta fotowoltaika, zużywamy w własnym gospodarstwie. Mamy dostosowane urządzenia, które na przykład pompy, które pompują wodę do stawów, włączają się tylko i wyłącznie wtedy, jak fotowoltaika. No i dzięki temu można to troszeczkę taniej zrobić, no i oczywiście jest to bardziej ekologiczne. A w kwestii nawodnienia wprowadził pan jakieś innowacje? Przechodzimy z nawadniania tradycyjnego na nawadnianie kropelkowe. Ten system nawadniania pozwala nam na zmniejszenie ciśnienia w instalacjach, a to najwięcej energii zużywa przy tym rodzaju nawodnień. I też dokładność tych nawodnień jest dużo większa. Mniej energii, bardziej mniej wody też się zużywa, bo woda jest doprowadzana bardzo precyzyjnie pod roślinę. A jeszcze jedną rzeczą, którą prowadzimy w gospodarstwie, są poplony. To są rośliny okrywowe, które stosujemy po plonie głównym. Dzięki temu jest mniejsza erozja gleby, lepsze stosunki wodne, struktura gleby się poprawia też, bo jest dużo zielonej masy wprowadzamy po prostu do obiegu. Nie tylko rolników czekają zmiany, ale także cały sektor rolno-spożywczy. Branża już teraz odpowiada na zagrożenia dla światowego systemu żywnościowego. Przykładowo firma PepsiCo w ramach pakietu działań dla rozwoju upraw rolnych pod nazwą Pozytywne Rolnictwo ogłosiła nowe cele, jakie zamierza zrealizować do roku 2030. Jednym z kluczowych elementów jest pozyskiwanie wszystkich składników do produkcji spożywczej, wyłącznie w sposób zrównoważony. Będzie również wybierać do współpracy tylko tych rolników, którzy decydują się na korzystne dla ziemi praktyki rolne. Jakie podejmujecie Państwo działania dla rozwoju tak zwanego rolnictwa pozytywnego? Nasze działania zaczęły się około 5 lat temu z wdrożeniem systemu, który się nazywa System Zrównoważonego Rozwoju. Jest to system dedykowany dla naszej firmy. Są dwie możliwości sprawdzania, czy gospodarstwa są zrównoważone. Można to robić przez firmy zewnętrzne i to oczywiście daje bardzo dużą wartość dodaną, ale
lepiej jest na początku drogi, tak jakby badania tego zrównoważonego rozwoju, robić to samemu, bo to pozwala bardzo dobrze prześledzić cały łańcuch produkcyjny i znaleźć te trudne punkty. Zaczęliśmy około 4 lat temu, wdrażając ten system zrównoważonego rolnictwa. Kolejnym krokiem, patrząc z perspektywy globalnej, będzie pewnie zdobywanie certyfikatów Fairtrade, czyli tak jakby pokazywanie, że rzeczywiście wszystko to, co robimy, jest zrównoważone i jest zorientowane na dobrostan rolnictwa czy rolnika i tego, co się dzieje wokół niego. Rolnictwo zrównoważone to był pierwszy krok do tego rolnictwa regeneracyjnego, tak? Bo to też jest synonim tego rolnictwa pozytywnego. Czyli sprawdziliśmy, co nasze gospodarstwa mają w tej chwili i jaki mają wpływ na środowisko, a kolejnymi krokami będzie tak jakby optymalizacja tych poszczególnych elementów, czyli sprawdzenie, czy można ograniczyć i zoptymalizować nawadnianie. Tak jak pani wie, 70% zasobów wody jest właśnie zużywanych w rolnictwie, czyli jeżeli uda nam się ograniczyć nawet o 20%, jesteśmy dość w bardzo dobrym miejscu. Innowacyjnym pomysłem jest także wprowadzenie zasady Zero Waste w rolnictwie. Firma zamierza wykorzystać obierzynę od ziemniaków zbieranych w procesie produkcji chipsów jako niskowęglowy nawóz. Obierzyny jako nawóz, czy jest to możliwe? Oczywiście, od 10 lat staramy się znaleźć technologię, która pozwoli nam przetworzyć obierzyny ziemniaczane na pełnoprawny nawóz, który mogą stosować nasi dostawcy. Pierwszy projekt około 7 lat temu został wdrożony w Turcji z dużym sukcesem, natomiast w zeszłym roku przenieśliśmy to do naszej części Europy, zaczynając od Wielkiej Brytanii. Tam w tym roku będziemy mieli pierwszy nawóz pochodzenia właśnie z obierzyn ziemniaczanych. A my spróbujemy to skopiować za rok. Wartością dodaną tego nawozu jest sam fakt, że będzie on w całości tworzony z odpadów, czy też poprodukcyjnych, czy też innych, takich jak popioły. I będzie to nawóz, który za każdym razem będzie miał ten sam skład, co oznacza, że będzie miał w Polsce, w momencie kiedy będziemy go wdrażać, miano nawozu, a nie ulepszacza do gleby. Jedno jest pewne, tego typu działania oraz współpraca firm i rolników mająca na celu prośrodowiskowe działanie dają szansę między innymi na zredukowanie łącznego śladu węglowego i zwiększenie bioróżnorodności. A gleba w dobrym stanie oznacza przecież dobre plony. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. To jest kubek dla wąsatych. No niesamowite. Czemu wąsa nie wchodzi do tego? Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. No nie ja tak. No ma pani to, no to. No, co pani odstaje? Proszę. Ha ha ha.